Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w World of Zin. Jestem Julius Wandel. Jak zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku w końcu jesteśmy na Olimpie, w Olimpusie, w Olimpie, jak zwał, tak zwał. W każdym razie w mieście bogów. Największym, znaczy największym, może nie największym, ale jednym z naj... miast, które odwiedzamy najpóźniej. Najdalszym mieście w grze. Najdalszym mieście w grze? No to chyba dobrze brzmi. Dobra. Tak czy siak, zwiedzimy dzisiaj sobie tą lokalizację. To jest ciekawa lokalizacja, ponieważ tutaj mam takie pomieszanie. Oczywiście mamy te takie śnieżne drogi białe. Śnieżno-białe drogi, po których możemy poruszać się bezpiecznie, nawet nie mając zaklęcia lewitacji, ale też na Olimpie są chmury. Jeżeli nie mamy lewitacji, to niestety możemy wchodząc na te chmury spaść na dół. Pairs just about everywhere. Cost but one goal. Hermes the Messenger. Tak, tu mamy odpowiedzi na wszystkie zagadki, większość zagadek w grze, jaka jest dostępna, jakie znajdziemy. To jest podobny motyw, co było w Trójce, z tego co pamiętam, bo w Trójce też było tak, że jak się wchodziło do, już przez piramidy do statku, no tam też znajdowało się różnego rodzaju konsole, podpowiedzi, informacje odnośnie zagadek i tam, które pomagały nam w rozwiązaniu niektórych puzli czy zagadek. Alamar's birth number is 9, so he naturally prefers to use that number for any particular purpose above all others. To trzeba zapamiętać. Numer urodzin Alamara to 9. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna informacja. Chyba tylko tutaj ją możemy zdobyć, albo jeszcze w paru innych miejscach, o których będę szczerze nie pamiętam. Które to mi to przypomina Celeste z Might and Magic 7? To przeczytam. Plakietka na podstawie statuły głosi: Dragon once more will get you by own key to City of the Sky. Starman needs to hide in a box. Alamar's defenses outfox. Face to face in Alamar's lair. Out the box springs the land's last prayer. Prayer. Tak, to jest coś podobnego jak przypowiednia Xin z czwartej części. No dokładnie. Tu mamy ogólnie tawernę i chyba zaraz obok jest kuźnia. Tak, kuźnia i tawerna. Natomiast tu mamy ciekawą rzecz. Gildia Olimpijska zawsze szuka jak najwięcej członków. Członkostwo w gildii jest oczywiście darmowe. Tu możemy oczywiście się zapisać do Gildii Olimpijskiej, która chyba... Nie jestem pewien, ale chyba też tak podobnie jak Shangri-La w czwartej części zawierała ta gildia olimpijska, tak? Zawierała wszystkie dostępne czary, jakie były w grze. Kolejna plakietka. If Pharaoh's realm should take a fall, the dragon must put forth a call. Mystic orb to the winds is cast, seeks the hand of heroes last. Four parts castle at 5 per stage, a score of disc to help the mage. Czyli znowu tu mamy w formie takiej właśnie rymowanki przypowiedni, rymowanej przypowiedni, podpowiedzi co robić dalej.
Mamy zejście do kanałów. Wracając w formie takiej przypowiedni właśnie rymowanej i... Ja nie wiem, bo generalnie ta gra dosyć dobrze daje... dosyć dobrze oddaje... cele na nasze zadania, nie? W sensie tu nie ma szans, żebyśmy się pogubili w tej grze. O, właśnie. Miles kartograf mówi o Sandcaster, jeśli chodzi o jego zagadkę. Tak, czyli tutaj kolejna podpowiedź do kolejnej zagadki. Nie będącej związanej z wątkiem głównym. Chociaż kto wie. Draw Cup Monks Study the Palindrome. Mnisi studiują palindrom. Plakietka. A golden beard will sorrow ease, sweet song with knight's lost soul appease. Help the rider to soothe the beast. Gain a flight when expect least. The symbol of royal power frees the queen from evil tower. Dokładnie, czyli to co mówiłem, tak? Czyli mamy tutaj wszystkie jakby podpowiedzi do tego, co mamy robić, żeby było dobrze. Czyli mniej więcej odpowiedź na pytanie, panie premierze, jak żyć. Dobra, dość tego. No. Chyba się wszyscy domyślamy. To godzina czasu, który jest. Okej, szósta. Wieczór. Dobra. Trzeba się zobaczyć. To jest chyba gildia czarów, z tego co pamiętam dokładnie. Tak, spells info. Tu chyba mamy wszystkie zaklęcia jakie. Tak, to są chyba wszystkie zaklęcia do kupienia. Clairvoyance, Eterolized, Detect Monster, Golem, Stopper, Insect Spray, Poison Valley, Power Shield, Sleep, Toxic Cloud, Wizard Eye, no generalnie wszystkie zaklęcia dostępne w grze, więc... możemy spokojnie tutaj... aha, to druga strona. Możemy spokojnie tutaj... przyjść sobie, jak nie mamy... nie mamy zaklęcia. Z drugiej strony, żeby dojść tutaj, trzeba mieć chyba te wszystkie zaklęcia, więc nie rozumiem, nie widzę sensu. Dragon's Orb, the world shall roam, yet must again return to home. Pharaoh's magic back in its place helps to free the visitor from space. Codes the key to thinking machines. Starman knows the truth about Zin. No, czyli kolejna jakby tam... Co mamy zrobić? Tylko jak już powiedziałem wcześniej, Might and Magic 6 akurat w przeciwieństwie do... czwórki nie jest aż tak mocno zagmatwany, żeby sobie nie poradzić. Ja... śmiem twierdzić, że to jest... O, to jest świątynia przy okazji, nie? Śmiem twierdzić, że Might and Magic... 5 jest poziomem trudności, jeśli chodzi o ogarnięcie questów, na tym samym poziomie co Fallout 1. Może troszeczkę trudniejsze.
Wszystkie istoty posiadają swoje prawdziwe imię. Imię Alamara na przykład to Sheltem. Mhm, czyli to, co już wiedzieliśmy wcześniej. Natomiast tu, Tucha będzie coś fajnego. O tak. War of the Knights Leaf Falls Out of the Writings. Czyli tak. Bez przysiężni rycerze zostawiają. Księgi na swych napisach. Ich pytania nie zmieniają się z roku na rok, więc oto odpowiedzi. No i tu mamy te wszystkie zdania, jakie w północnej wieży mogliśmy spotkać, nie? Żeby te księgi móc zagadki książek móc rozszyfrować. Kolejna kratka do kolejna kratka do tego, jak to się nazywa, do kanałów. Myślę, że to jest chyba po drugiej stronie. Ha, no to by się zgadzało. Dobra, nieważne. Wróćmy zatem na tą stronę. Czytałem? Tak, tutaj już byłem, bo tutaj byłem przy okazji jeszcze tych... Okej, okay. Jeszcze sobie zrobimy... broń Boże, nie iść tutaj. Dobra. Dobra, brońcie bogowie. Dobra, chodźmy do tawerny. Tu mamy parę ciekawych... osobistości. Oh, it's good to see you again, friends. I have arrived here at my proper resting place thanks to you. Since I've been here, I have heard a lot of things about you, and I wish you well on your quest. I can tell you one thing. You cannot enter Alamar's castle from the top without defeating the Mecha Dragon. Since that is almost impossible, you should just walk in from the front already. Tak, to jest Ligano, gość, którą pomagaliśmy w czwartej części. On nam za pomoc trochę chodziło o to, żeby jego kości znaleźć i pochować. On tam za nam w zamian za to dawał zaklęcie Recharge Item, coś takiego. On tutaj nam mówi, że... wejścia od strony chmur niebostrady pilnuje Mega Dragon i to jest prawda, jego się nie da pokonać. Znaczy da się go pokonać, ale to jest najtrudniejszy przeciwnik w grze. Co gorsza, żeby w ogóle wejść od strony górnej, trzeba mieć klucz. A klucz posiada nie kto inny jak właśnie Mega Dragon. Ever lie down on your belly and look over the edge of the cloud? The people are so small, they look like ants. And the mountains and trees? They look like children's toys. Adonis, oczywiście. Fill your packs with the nectar of the gods while you are here. Those supplies will last much longer than the earthly ones you are used to. To jest ważne. Znaczy to jest... ważna informacja. No to jest przede wszystkim wskazówka taka, którą warto się posłuchać, ponieważ tu mamy właśnie możemy kupić żarcie i możemy kupić posiłek bogów, ambrozja, pełna paczka na starczy na 40 dni za 250 sztuk złota. Bierzemy. Good luck. No. Teraz nie straszne nam będzie żadne. Żaden głód. Dobra. Tutaj jeszcze parę rzeczy jest, proszę bardzo. Prince Roland is held by Alamar in the bottom level of the castle.
To jest też ważna informacja, ponieważ później książę Roland się nam bardzo przyda. Zeus najwyższy. No dobra. Natomiast tutaj... tutaj z kolei mamy sklep i w tym sklepie są najlepszej jakości przedmioty. Od platynowych, od złotych się zaczynają w sumie chyba, a kończą na obsydianowe. Akurat nam się trafił zły dobór, ale uwierzcie mi, Photon Belt. To jest chyba energia, albo elektryka. Dobra, nieważne. W każdym razie wysokopoziomowy. Dobra. Wróćmy się w takim razie do kanału, właśnie do tawerny i przez kanały przejdźmy. Przejdźmy do kanałów. Właściwie do wejścia, gdzie są kanały. I tutaj zakończę odcinek, moi drodzy. Chociaż nie, zrobimy z kanału, bo one są względnie krótkie, więc tak. Musimy znaleźć przede wszystkim coś, co się nazywa pudełkiem na duszę. Zwróćcie uwagę, że kanały są murami. What's the password? Nie znam. Dobra. Nie znamy hasła. Nie znamy hasła, więc się nie przedostaniemy. Dobra, musimy się wrócić. A zatem musimy udać się innym wejściem do kanałów. Jednym z tych tutaj. O właśnie, tutaj. Tak jak myślałem, to są wejścia do kanałów w przeciwległej stronie. Dobra, nieważne. Chodzimy. Co my tu mamy? Kto przeczyta? Szukaj rur odpływowych. No okej. Okay. Chodźmy tu, bo tu jest bardziej bezpiecznie. Okej, okay, dobra. Musimy jednak użyć zaklęcia. A, mamy jumpa. Dobra, proszę bardzo. Kto przeszuka? Znajdujesz kawałek notatki, która głosi trrr. Okej. Okay. Stąd przyszliśmy. Okej, czyli szukamy w notatek w rurach ściekowych. Who will search? S. Okej. Jestem pewien, ale tu chyba było... No właśnie, po prawej stronie jest przejście dalej. Pets Unlimited. Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Pets Unlimited. Dobra, wejdźmy tutaj. How would you like one of these little furry creatures? They make great companions, and they're only 100,000 gold. What do you say? Nie. Cyrano Jones, salesman. Maybe some other time. Maybe another time. Czasem. Nic tu nie znaleźliśmy. A tego gościa warto zapamiętać. Warto zapamiętać. Czekajcie. Dobra, a tutaj wszystko, co możemy zrobić po tej stronie. Więc chodźmy w drugą.
Magikę. No. I znowu pewnie dostajemy. Cyrano sprzedaje krasło. Ja wiem, co jakie to hasło. Ale zaraz się wszystkiego dowiecie. Dobra. Kto przeszukuje? I B. Na razie to nie ma sensu żadnego, ale z tego, co ja pamiętam, to chyba nam będzie to w autonotatkach się pojawiało. O właśnie, też przy okazji mamy tutaj tą całą przypowiednię, tak? First little realm should take a fall. Dragons must put forth a call. Mystic orb, the wind is cast. Seek the hand of heroes last. Four parts castle at five per stage. A score of discs to help the mage. Bert will sorrow is. Bert will throw ease, sweet song will knight's last soul appease. Help the rider to soothe the beast, gain a flight when expected least. The symbol of royal power frees the queen from evil tower. Orb, the world shall roam, yet must again return to home. Pharaoh's magic back in its place helps to free the visitor from space. God's the code, the key to the thinking machine. Starman knows the truth about Zin. Once more we'll get you by. Omsky to city of the sky. Starman needs to hide in a box, Alamar's defenses out fox. Face to face in Alamar's lair, out the box springs Verlan's last prayer. Dobra. Czekajcie. Szukam tego hasła, wiecie. Ale no nieważne. Ja wiem, co to za hasło i ten. Zaraz się zresztą też dowiecie, co to za hasło jest, bo... Dobra, Cyrano sprzedaje... Bo powiedziano, że Cyrano sprzedaje hasło, tak? Na Cyrano znajduje się tutaj. Pytanie za 100 punktów, czy ja będę w stanie teleportować się? A, nie mogę. Zaklęcie nie powiodło się. No dobra, trudno. To w takim razie jump. Wracamy do jumpa. I wracamy się w takim razie na górę. Na górę się dostajemy. Za daleko poszedłem. To było tu. I chodźmy
Pytanie, czy może to było nie w Quest Autonotach, tylko w samych przedmiotach. O, właśnie. Nie. Może w autonotatkach? Tylko ja to kurde przegapiłem jakiegoś powodu. Dark Side Troll. Cliff Notes. 15 Remove Magical Aging. Plaque of the Base of Statue Receive. Thief's Ledger. Nope. Albo ja tego nie widzę. A raczej... Raczej tego nie ma. Dobra. Skoro tak, to Cyrano sprzedaje hasło, tak? How would you like one of these little furry creatures? Dobra. Not enough gold in party. Okej, dobra. Ja już wam mogę powiedzieć, że hasło brzmi Tribus. Hasło brzmi Tribus i to jest kolejne nawiązanie do Star Treka, konkretnie do odcinka oryginalnej serii, w którym Harry Matt albo jakiś inny koleś na stacji kosmicznej sprzedawał takie małe, włochate stworzonka, które bardzo sobie upodobała szczególnie żeńska część załogi Enterprise. No przez co potem były z tym problemy, bo te trible się rozmnażały i to niemalże jak króliki. Dlatego nie było to bezpieczne. Ostatecznie, dobra. Dlatego no mówię, hasło brzmi Tribal. Nie chcę mi się wyciągać z banku po prostu pieniędzy. Nie chcę mi się z banku wyciągać pieniędzy, zwłaszcza że 100 tysięcy to na chwilę obecną to jest jeden awans postaci, tak? Nazwijcie mnie Sknerą i Centusiem, ale no niestety. Dobra. Hasło. Tylko czy ja dobrze pamiętam, dobrze pisomnie, ale chyba tak. No. Correct, you may pass. No i dobrze, dobrze. Dobrze pamiętam pisomnie, proszę bardzo. Dobra, wchodzimy tutaj. I jesteśmy w magazynie, który zawiera pudełko. Pudełko na duszę. Tego nam było trzeba. Teraz możemy spokojnie wrócić się do Koraka i mu zdać raport. Natomiast ja osobiście na razie nie będę chciał tego robić. To co będę chciał zrobić, to udać się teraz do Castle View i sprawdzić przede wszystkim, czy któryś z naszych bohaterów, na pewno jeden, tak. Lachodron. I moja postać z jakiegoś powodu ma tylko złamaną, znaczy zniszczoną tą zbroję na pierśnik. To jest co najmniej dziwne, ale dobra. Okej. Zanim wrócimy się do Koraka, zanim mu powiemy, że jesteśmy gotowi i tak dalej, sprzedajmy to, co mamy w ekwipunku niepotrzebne. Z przedmiotów. Scorching amulet, scorching necklace. Amulety i generalnie wisiorki wszelkiego rodzaju są bardzo drogie i bardzo cenne, więc na nich trochę zarobimy.
Przy okazji zobaczmy, jaką biżuterię ma nasza drużyna. Czy cokolwiek ma. A, tak, ciebie trzeba naprawić, zapomniałem. Prawie. Dobra. Dobra, wszystko jest chyba ustawione. Wiecie co? Wszystko, 260 wyciągnę i się przerzucę do... Nie pamiętam, czy w Olimpie była sala treningowa. Dobra, jeszcze chodźmy do banku, w sumie to może nie wyciągnę, ale chociaż zrzucę te wszystkie przedmioty, jakie mam na sobie. It'll be safe with me. Dobra, złoto 100 tysięcy, tak? Dobra, klejnoty 5 tysięcy. Klejnoty nam się przydadzą. To nawet chyba za niedługo. No. Dobra. Teraz tak. Chodźmy w takim razie do... Bo mamy pudełko z duszą, ale ja chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. To dobrze, że jestem w Castleview, bo tu się znajduje właśnie wieża Ellingera. A dlaczego mi wieża Ellingera jest potrzebna, zapytacie? Ano do tego, żeby się dostać na chmury. Dlaczego chcę się dostać na chmury? Ano dlatego, że w następnym odcinku będziemy już na chmurach chodzić. How did you get a key? All right, go in. Coś przycięło. Nie powinno tak być. Będę musiał chyba zamknąć kanał i popracować nad jakością filmów. Bo FPS-y mi spadają. A tak by the way, możemy teraz spokojnie transportować się przez te lustra. Oczywiście trzeba znać hasło, którego ja nie znam, a które jest zdecydowanie innego znacznie sortu niż to, co było w części poprzedniej. Tak, tutaj. I tu wychodzimy na zewnątrz, dokładnie. I moi drodzy, na zewnątrz, w następnym odcinku będziemy sobie badać tutaj lokalną, lokalny tutaj teren wokoło i całą niebostradę postaram się wam pokazać, bo według mnie to jedna z ciekawszych rzeczy, w historii gier komputerowych z tamtych czasów. Dobrze, moi drodzy, ale to i wiele innych rzeczy w następnym odcinku. Ja bym już Wandelf, to było World of Z, do następnego odcinka. Na razie, cześć.